Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy Wiedźmin 3 Dziki Gon. I dzisiaj pójdziemy już do kasztelu barona prawdopodobnie, ale a zobaczymy jeszcze, Chodź, szupłotka, nie denerwuj mnie, bo ty jak zwykle mnie już denerwujesz. Łazisz nie wiadomo gdzie, kurde. Krótko mówiąc, robi ze mnie wluja, o. Tak krótko mówiąc. Nie, serio, kurde, ta płotka ostatnio mnie, powiem wam, wkurza przez te kilka odcinków, bo zamiast, kurde, przychodzić koło do pana, co nie, to ona, kurde... Dobra, trzeba uciekać jak najszybciej stąd. Liczymy 1160 kilometrów, znaczy Boże, kilometrów. No, 1100 teraz do... znaczy do tego, do tego kasztelu, co nie barona. No dobra, okej. Może dam radę wjechać tu, iść. No dobra, jeszcze 1000 kilometrów, znaczy 1000 metrów, co ja gadam, kurde. Jakieś głupoty gadam, co nie, że 1000 kilometrów. Nie, moi drodzy. Ani kroku bliżej. Ale on jest mocny, powiem wam szczerze. What the fuck? Tam jest jeszcze ten rabuś. Ale ty słaby, kurde, serio. No, elegancko. Dobra, okej. Co oni mają ciekawego? Ci... Aha, kogoś tu zawiązali. Ale nie wiadomo kogo. Dobra, tutaj masz coś jeszcze, ziomuś? Masz koszulę. Takie sobie. Szczerze mówiąc. Ale dobra, okej. I tu jeszcze jedna osoba, a tu jest, dobra, jest kurcze ziele, ale tu jeszcze ktoś tu leży, podajże, tutaj. Okej, wszyscy wzięci, znaczy wszyscy przeszukani, wszyscy, dobra. Lecimy. Lecimy dalej. Czekajcie, źle poszedłem? Chyba źle, ale... Chwila, bo my jesteśmy jeszcze daleko ponad. Ojoj, ale daleko my jesteśmy. Ojoj. Daleko jeszcze, ja cię kręcę. Troszeczkę. No ale dobra, okej, idziemy dalej, co nie? Nie ma co się, no, opierdzielać, co nie? Tylko iść trzeba. Do tego kasztelu barona znowuż. Mówię, po raz któryś raz, nie wiem, który już. Bo miałem właśnie jeszcze robić, powiem wam szczerze, misję, wiecie u kogo? U tej. Żeby się spotkać z Keiro, co nie? Ale powiem wam, że sobie zrobimy to dopiero w kolejnym odcinku, może, jak się uda nam, ale... Trudno powiedzieć, wiecie, jeszcze, czy będziemy robić, znaczy, czy zrobimy, czy nie. Bo nie wiem, tu jakąś tablicę mamy jeszcze. Tablicę mamy jakoś i tu mam jakieś... Na razie powiem wam, nie wiem czy robić, kurde, te poboczne. Zaraz, mamy tę misję czy nie mamy? Co? Odwiedź Triss. W domu? What the fuck? Kłopoty. To jest to? Dobra, na który to poziom? Na 10. Aha, okej. Na razie nie, na razie... Mogłem, kurde, nie brać na razie. Na razie damy sobie spokój z tymi... zleceniami, wiecie? Szczerze mówiąc. Bo to trzeba mieć chociaż... 10 poziom albo 8, co nie, żeby dać radę chociaż z tymi gościami. A my na razie nie jesteśmy tacy dobrzy, co nie? Niestety.
No właśnie, przydałoby się jakaś broń jeszcze lepsza. Jakie mamy w ogóle, mamy obrażenia, takie i takie. No trochę niefajnie, powiem wam szczerze. 22-26, o trochę słabo, szczerze mówiąc. O, tu mamy jakieś... to jest broń stalowa. Właśnie. Czekajcie, tu ile obrażeń? 34, 42... 30, 42, dobra. Tutaj coś jeszcze mamy? Nie, nie mamy nic. No dobra. Okej. Spodnie 4, dobra. O, mamy lepszą broń już. Mamy lepszą broń stylową, co nie? I oczywiście srebrną, tak? Czy jak ona tam się nazywa? Srebrna, tak. Miecz srebrny znaczy. Miecz srebrny, dobra. Fajnie. Fajnie, coraz lepsi jesteśmy. Mogłoby być lepiej, ale... No ale cóż. Ale i tak będziemy dobrzy przecież, co nie? Pewnie. Tylko powoli trzeba, no, wbijać się poziomy. Bo dopiero piąty mamy, co nie? Już jesteśmy blisko? Już jesteśmy praktycznie na miejscu, fajnie. Kogo my tu mamy? Jakiegoś gościa? Widzę. Który chyba... Ronwit z małego Łęgu, tak? Ej, ty tam! Wstawaj! Będziemy się potykać! Gdybyś się mógł o własne ciżmy potknąć, niedorostku. Wstawaj, mówię! Jam jest Ronwit z małego Łęgu. Świętym ślubem związan... O, jak mi przykro. Współczuję. I że dla najpiękniejszej panny Jagódki 100 rycerskich pojedynków stoczę. Wyciągaj miecz, co rychlej, bo mi pilno. Jeszcze 99 zostało. Ja pierdzielę, coś ma chyba we łbie nawalone. Ale czemu chcesz walczyć właśnie ze mną? Ja twojej pannie Jagódce w niczym nie uchybiłem. Hmm? Tak? To przyznaj, że panna Jagódka ze wszystkich panien najpiękniejsza. No przyznaj, mówię! Ale ja jej nigdy na oczy nie widziałem. Aha! Więc to tak! Ten despekt tylko krew zmazać może! Wstawaj do walki! Dość! Litości! Jaki? Ja pierdziel! Czy ci już? Tak. Tym razem miałeś szczęście. Ale kiedy się znowu zmierzymy... Ooo! Jeżeli jeszcze raz rzucisz mi wyzwanie, podniesiesz na mnie rękę, wyciągniesz miecz lub choćby krzywo spojrzysz, zabiję cię. Takiś pewny? Tak. No to zobaczymy. Się przestraszył mnie, odjąłem połowę życia, przestraszył, ja cię kręcę. Ja pierdziele, nie mogę z takimi gościami. Się przestraszył i dobrze, poszedł sobie. Zamknięte, poszedł sobie, ja pierdziele. No wyłaź stąd, co ty Geralt robisz? Poszedł sobie, ja pierdziele, dobra, idziemy dalej. Znaczy idziemy tam do tego króla, Boże. Do tego barona. Tak? Zaraz. No, kurde, co jest? Ej, no ja pierwszy raz tutaj jestem. Wow, ja jestem pierwszy raz w tym miejscu, powiem wam szczerze. Nawet mi się podoba to miejsce, bardzo. O co, come on? What the fuck? Chodź, płotka, bo ty jeszcze tam... Stanie ci się coś i co będzie. Daleko jest ten gościu? Ojoj, daleko. Dobra, tędy da się... nie tędy chciałem. Tylko te... tędy też nie. Tędy się nie da przejść. Tędy.
Tędy też się nie da, no ludzie. No, dedaj. Kurde, mocny jest, powiem wam szczerze. Kurde, mocny tyś. Pierdzielaj. Ziomuś. Co to? Jajco, kurde, co to? Czekajcie, najlepiej byłoby... z kuszy? Pięknie. Dostał. Wow, what the fuck? Jak mu... What the fuck? Jak mu odjąłem? Ja cię kręcę. What the fuck, a się zdziwiłem. Ale co wy chcecie ode mnie, no ludzie? Bez przesady. Baron u siebie? Nic wam do tego. Mam do niego sprawę, otwórzcie bramę. Mowy nie ma. Słyszeliśmy, co się działo w karczmie na rozstajach. Dla kogoś takiego nie ma tu wstępu. Ty skur... Nie wejdę. Trzeba znaleźć inny sposób. Może któryś z mieszkańców będzie na tyle odważny, żeby mi pomóc. Ty, chamie. Co za chamy? Co za chamy jedne? Dobra. Idziemy teraz. Znaczy, idziemy z powrotem. Idziemy z powrotem! Idziemy... A, tutaj! Jedyna osoba, która przed tutaj mnie ucieka, to zgrzybiały staruszek. Witaj. O! Witajcie. Wszyscy uciekają na mój... Ja już jestem za stary. Zabić? Proszę bardzo. I tak już długo nie pożyję. Skórę wygarbować? I tak garbować nie ma czego. Od dawna tu mieszkasz? Dobrze. Od urodzenia. Będzie prawie 70 wiosen. Pewnie świetnie znasz okolice. Nie zgorzej. Muszę wejść do kasztelu. Można jakoś inaczej niż przez bramę? Można, ale niewiele o tym wie. Gdybyście, dajmy na to, ja wiem, wsparli jakimś datkiem, mógłbym wam wskazać. Niech będzie. Nie chce mi się pertraktować ze strażnikami. Kilka lat temu, jak jeszcze na Wrońcach rządził dziedzic, zaginął chłopak od kowala. Cała wieś go szukała, ale bez skutku. W końcu znaleźli dzieciaka w rzece. Utopił się. To bardzo smutne, ale jak ma mi pomóc? Parę dni później baba, co służyła u dziedzica, znalazła czapkę chłopaka obok przy kasztelowej studni. Czyli albo po prostu ją tam zgubił, albo wpadł do studni. Tak jest. Tam, gdzie znaleźli dzieciaka, postawili kapliczkę. Na północny zachód stąd. Gdzieś nieopodal pewnie jest wejście. Gdzie to jest dokładnie? Idź drogą, co przez wioskę biegnie. Aż dojdziesz do mostu. Za mostem skręć w prawo i idź prosto. Aż dojdziesz do skrzyżowania. Znów skręć w prawo i idź tą drogą aż do wzniesienia. Na nim stoi kapliczka. Za mostem w prawo i potem znowu w prawo. Znajdę, dzięki. Okej, dzięki, ziomuś. Okej. Zbadaj miejsce, gdzie znaleziono ciało chłopca. Dobra, ale... Aha, to jest do tego, dobra. Kierunek Skalige znaczy. Tak się czyta. Bym zapomniał totalnie o tym. Dobra, tu co my tu mamy? O tu. Zaginiona Anna Sanger. Żona krwawego barona. Wow. A tu? Tamara. Aha, to są... Aha, to są te córki tego barona, pewnie tego.
Dobra, pójdziemy sobie piechotko tam. Powiem wam, że tym że płotko mi się za bardzo nie chce jeździć. Bo za bardzo tak. Wolę piechotę, kurde. Ale kto woli, co kto woli, to nie ja na przykład lubię. Ale z drugiej strony powiem wam, że z płotko też. Znaczy w płotko też fajnie się jeździ, ale piechotą też można tam od czasu do czasu, co nie pobiegać. Nie wiem po co ja ją wołam, kurde. Dobra, i teraz tak. Dobra, i teraz jak to iść? Aha, tu mamy wejście, no dobra. Albo płotko sobie już, chodź tu płotkę. A jednak... Co ja mówiłem ostatnio, że płotka nie chce do pana iść, co nie? A jednak przyszła w tym razem, no. Jednak... Kapliczka. Wejście musi być gdzieś blisko. Tutaj gdzieś to przejście jest może? Czy gdzie to przejście jest tak przede wszystkim? Tu jest tak. Nie będę gasił tego przecież, to nie. No jest, mam. Jest wejście. Będę musiał zalokować. No przecież trzeba, jeju. Dobra, tylko ja tu nic... A dobra, jest wejście, jest. Tylko żeby tu, kurde, teraz nie spaść. O Boże. Dobre to było, widzieliście to? Dobra, którędy ja teraz mam iść przede wszystkim, bo nie wiem. Pewnie tutaj do wody trzeba będzie ten... Co nie? Czy nie? Chyba tak. Na to wygląda, że trzeba zanurkować, ale nie da się? Nie da się? Światło, muszę być blisko. Tędy jakoś trzeba. Dobra, mam. Tylko jak ja mam tam... Kurde. A tutaj. Wejdź do starej studni. Dobra, mam. Ale jak ja mam tu wejść? What the fuck? Porąbane teraz. Wejdź do starej studni, ale gdzie jest ta studnia tak przede wszystkim? A jest, coś widziałem. No. Dobra, tylko... Jak mam wejść tu? Jakie to jest głupie. Ja pierdzielę. Tu coś mamy. No ej, no ale jak ja mam tam wejść? Tutaj coś. Nie, tam byłem już przecież. Co nie? No co ty, Geralt, robisz teraz? Kurde, teraz tu mnie wkurzasz totalnie, człowieku. Tu nie.
Velen. No dobra, ale... Kurde, jakie to jest głupie. Ja pierdzielę. Tu coś mamy jeszcze. Jakiś sznurek. Dobra. Ale jak ja mam tam wejść teraz? Nie wiem. Kurde, tu jakoś nam mi pokazuje ten głupi GPS, o nie? Jakoś tutaj trzeba. No ja pierdzielę! Co on to robi, ten GPS? Ja pierdzielę, nie wierzę. Tutaj jakoś trzeba wejść, ale... Ja pierdzielę, nie wiem. Do końca nie wiem, nie jestem pewny, czy to tutaj trzeba wejść, czy gdzie. Czy tutaj, kurde. Ja pierdzielę, porąbane to wszystko jest. Szczerze mówiąc. Serio. Wejść do studni, no ale... Kurde. Ja pierdzielę, Boże. To jest głupie. No ale kurde, jak ja mam wejść do tej starej studni? No ludzie, bez przesady już. To jest takie porąbane teraz się zrobiło, że hej. Ja nawet nie wiem, gdzie mam wejść. Ja pierdzielę, Boże. No fajnie, wiecie. O Boże, Boże, nie wierzę. Nie wiem, jak ja mam tam wejść przed wszystkim. Nie wiem. To jest takie trochę głupie, że hej. Jak ja mam wejść do tej jaskini przede wszystkim? No ludzie, bez przesady już. Wiecie? Bez przesady już z tym, z tą misją, ty. Porąbanek, nie wiem co. Tutaj coś? No, tu nie ma nic. Głupie jak nie wiem co, Boże. Serio. Nie o to mi chodziło. Aha, tutaj coś mamy, dobra. Mam. Ale jak ja mam to zrobić? Aha, dobra, okej. Dobra, ale jak ja mam tu skoczyć teraz? Okej, mam. No, zajebiście po prostu. Kurde, no ludzie. Mam już. Jednak już wiem, gdzie to jest. Znaczy, już wiem, gdzie to jest teraz. Dobra, jak ja mam tam wejść teraz? Ale, kurde, jak ja mam teraz wejść tu? Do tego miejsca. Tak przede wszystkim. Ja pierdzielę. Nie wierzę. No kurde, Geralt, co ty to pierdzie... Co ty to odpierdziela, ziomuś? Ja pierdzielę, no... Ja pierdzielę, Boże. Jezusie! Boże! Misja po prostu... Ja pierdzielę. Po prostu zajebista misja, bardzo. Boże, 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 Boże. Jak ja mam tam skoczyć w piruny? Kurde, nie denerwuj mnie, głupia gra. Nie denerwuj mnie, Wiedźminie, kurde. Jak ja mam wejść teraz do tej studni w piruny przede wszystkim? No i ja pierdzielę! Co za porąbaństwo jedno. Ja pierdzielę, nie wierzę. Dobra. Jak ja mam wejść teraz tu? Nie. Zaraz. Ja pierd...
Jezu, ta inteligencja, jej, nie mogę, ta misja to po prostu jest zajebista, jak nie wiem co. Serio. Serio, bar... Ja piep... Nie mogę, nie mogę już z tą misją. Znaczy nie mogę z tym skakaniem już, Boże. Ja pierdzielę. No, zawa... Możesz nie spać teraz w tej chwili, Geralt. Nie denerwuj mnie, głupi człowieku, nie denerwuj mnie. Ja pierdzielę. No! Tak, do wody wpadnie jeszcze. No ja O Boże, my God! Ja pierdzielę, jak mnie to wkurza, zaczyna już ta misja. Boże! No Boże, skacz normalnie jak... Jak człowiek, a nie jak idiota. Ja pierdzielę, Boże. O, brawo! Brawo, tylko jak ja mam teraz wejść tam. Ja pier... Cholera jasna, wkurzyłem się. Serio. Serio, wkurzyłem się w tej chwili. Dobra, dobra, mam, dobra, teraz spokojnie. Chwila. Nie s... Ja pierdzielę! Ja pierdzielę, no kurde, co za głupi... Już tak było blisko do skoku, no szkurde. Boże, weź Geralt! Geralt, skacz normalnie! Ja pierdzielę, Boże. No skacz! Na co ty czekasz? Ja pierdzielę. Na oklaski czekasz? Geralt, co ty to odpierdzielasz? Człowieku! Kurwa, nie gram w to. Kurde, wkurza mnie już to. Te skoki jego. Zajebiste. Oh my God. Kurde. Wkurzające. Wkurzające już się to robi w piruny. Dobra. Chwila. Boże. Kurde, nie gram w to. Ja pierdzielę, te skoki to są zajebiste po prostu. Ja pierdzielę. My God! Nie no, teraz to można się wkurzyć, powiem wam. Się wkurzy... Ja pier... Kurde, Geralt! Nie rób ze mnie! Ja pierdzielę, kurde, 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 kurde. Nie mogę już z tym skakaniem tego jego, w piruny! Boże. Jezu, skacz normalnie, człowieku! Kurde. Boże. Wkurza mnie już to skakanie w piruny! Ja pierdzielę, nie mogę już z tym skokiem. Dobra, mam. Dobra, pytanie jest teraz takie, jak ja mam tam skoczyć teraz? Bo teraz to ja... Kurde, mówiłem, nie skacz do tej wody! Boże! Zamknij te mordy, dobrze! Boże! Kurde, siostra, zamknij się tam już, dobra? Ty też. Po pierwsze, ja gadam jak chcę. Ja pierdzielę. Co cię to obchodzi, czy gadam, czy nie gadam? Kurde, i widzimy się po przerwie. Okej, moi drodzy, witam was znowu po przerwie i oczywiście wracam już do tego Wiedźmina. Już wiem, gdzie mam iść. Już wiem, tu trzeba wejść jednak. A ja kurde, powiem wam, błądziłem, błądziłem i błądziłem. Tutaj, czy to nie tutaj? Zaraz, bo mogę się mylić co do tego. Zaraz. Nie, to nie jest ta droga. Nie, to nie jest ta droga, sorry. Kurde, to nie... A, to jest druga... A, dobra, wiem. To jest druga połowa tej wody. To tak, no tak, no tak. To nie tędy poszedłem, ja pierdzielę. Też, kurde, się pogubiłem. Szczerze mówiąc. Zaraz, tędy trzeba skakać. Tędy trzeba iść. Oj, 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 oj. Oj, oj. Włączyło mi się coś niechcący. Dobra, zaraz. Ja tu się pogubiłem, szczerze mówiąc, teraz. Serio.
Czy ja mam iść tutaj pod tą wodę, czy jak? Bo ja już sam nie wiem. Ale nie, 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 na pewno nie, bo tam... Może to nie ta droga, kurde, znowu. Ja pierdzielę, to nie ta droga znowu chyba. Nie do tej... Nie, na... nie to drogo idę. Znowuż, o... chyba. Zaraz. Zaraz, bo ja tu się pogubiłem już. Tędy... Nie, tędy nie. Coś widziałem tu przed chwilą. Widziałem. O, mam. Zbiję składniki. Oczywiście, że tak. Tutaj. Tak, tutaj. O, właśnie. Tak jest. Tędy trzeba iść. Tak jest. Dobra, mam. Okej, co my to mamy? Gwoździe. Królicza skóra, ta. I co mam teraz robić? Okej, mamy to studnie. Tu miałem problemy, kurde, powiem wam. Problemy miałem, no totalnie, serio. Oho, okej. Okay. Cutscenka, tak? No, w zimie to były bale. Byłem parę razy z moją Aneczką. I tańczyliśmy, wirowaliśmy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dość. Nie obchodzi mnie, jak to zrobisz, ale dostawy mają być co tydzień. Nie zostaniecie na herbacie? Nie, zresztą i tak masz gościa. Oho, obrońca uciśnionych. Witaj. Wieści szybko się rozchodzą. A jakże? Gdy się dowiedziałem, że wyrżnąłeś moich ludzi, chciałem cię powiesić, albo przynajmniej wybatorzyć. Ale potem pomyślałem, że mocny z siebie chojrak, skoro dałeś im radę. Ktoś taki może mi się przydać. Nie jestem najemnikiem. Wiem, kim jesteś. A skoro przychodzisz tutaj po tej rzezi, musisz mieć naprawdę ważny powód. Mam. No jak tak, to zapraszam. Tylko grzecznie, jeśli łaska. Pamiętaj, że nie zdecydowałem jeszcze, co z tobą zrobię. Decyzję podejmę po rozmowie. To chyba jest ten krwawy baron pewnie. Pewnie tak. Rozgość się. Gdzieś miałem jeszcze gorzałkę. O, jest. Napijesz się? Dzięki, nie po to tu przyszedłem. A jak chcesz. Ja tam nie lubię siedzieć o suchym pysku. Przed wojną była tutaj gorzelnia, najlepsza w Velen, ale spalili ją do fundamentów. Skurwysyny. Ale do rzeczy. Jestem Filip Stenger. Powsiak nazywają mnie Krwawym Baronem. Geralt z Rivii. Powsiak nazywają mnie Rzeźnik z Blaviken. Mówiłem. Wiem, kim jesteś. Szczerze mówiąc, tylko dlatego rozmawiamy. Jak ci się podoba w Velen? Piękne miejsce. Wszędzie bagna, torfowiska, podmokłe lasy. No właśnie. Gdy ktoś się zgubi, ciężko go znaleźć. Do czego zmierzasz? Wielu ludzi straciło tu swoich bliskich. Jedni żony, inni córki. Powiesz wreszcie, o co ci chodzi? O Ciri. Przecież z jej powodu tu jesteś, prawda? A więc była tutaj. Trafiła do mnie jakiś czas temu. Była wycieńczona, ranna, a śmierdziała jak zawiedzony kundel. Powiedzieli mi później, że przyszła od strony bagien.
mówiła, że zanim doszła do wioski, napadły na nią jakieś leśne monstra. O kurde! O ja pierdzielę! Że jeszcze dała radę powstać, ja pierdzielę! Z takiej wysokości spaść! Jakie w ogóle potwory, ja tam nie widzę w ogóle potworów. Idź staro, zaczął mi znaleźć pomoc, no dobra. Mało brakowało. Muszę się stąd wydostać. Mhm. Muszę jej pomóc. Kurde! Nie atakuj Ciri, głupi wilku, nie atakuj Ciri, bo Ciri jest lepsza od ciebie. Wiesz o tym? Co my tu mamy? O, jakiś... Jakiś gościu na drzewie, wow. Możesz zejść! A któż to? Jakiś... Elf! Nie, to nie jest elf. Czy co to jest? No czy Boże? To nie jest elf, tylko ten chyba, skojatel. Zgubiłaś się? A nie. Tak trochę, ty też? No tak. Też. Ale też tylko trochę. To znaczy, że wiesz dokąd iść? Jeszcze nie, ale jak pójdziemy razem, na pewno coś wymyślimy. Co ci się stało? To? Nic takiego. Skąd właściwie się tu wzięłaś? Przyszłam statkiem. Kazał mi iść słodką ścieżką i się najeść i powiedział, że poczeka. No i szłam, ale leciał motylek i za nim pobiegłam, no i się zgubiłam. Kiedy wyszliście z tatą z domu? Rano. I słońce świeciło ci w twarz czy w plecy? W plecy. Czyli musimy iść na wschód. To chodźmy, odprowadzę cię. I wytłumaczę twoim rodzicom, żeby nie gubili dzieci w lesie. Nie możemy! Tu jest król wilków i jego stwora. Właśnie. Widzisz, co mam na plecach? Tego boją się i wilki, i królowie. Chodź, podsadzę cię. Bardzo Ciri też jest, kurde, powiem, pomocna bardzo. Mi się to podoba, powiem wam. Wiedźmini Ciri to są pomocni ludzie. Podążaj. Co? Małgosia? A gdzie Jaś? Nie ma Jasia. Ale beka. Kurde. Jakie tu są fajne imiona, no ja pierdzielę, no kurde. Małgosia, ostatnio poznaliśmy. Schowaj się. Ale to Ciri, kurde, ile ona odejmuje, ja pierdzielę. Pięknie, dobra, chodź, ja, oj, Małgosiu, chodź, chodź. Możesz wyjść. Chodź, chodź. Ale jesteś dzielna, nawet mój tatko tak nie umie. A mój umie o wiele więcej. Chodźmy. No dobra, idziemy z Małgosią. Znaczy, podążaj za Małgo... Co? Zobacz, coś tam leży. O! Co to jest? O kurde. Poczekaj tu, nie podchodź. Ale... Żadnych ale. Zostań tu, muszę coś sprawdzić. Właśnie, nie podchodź tu. Małgosiu. To chyba jej... Mi się wydaje... Białka nabiegłe krwią, ciągle wilgotne. Zmarł niedawno. Rozchylone usta, przekrwione wargi. No i język przegryziony. Musiało go bardzo boleć, nim umarło. No na pewno. O właśnie. Uuu, zmieszczona klatka. Żebra przebiły płuco. Coś nim podrzuciło i cisnęło o drzewo. Noga, właśnie. Coś urwało mu nogę.
Nie, raczej odgryzło. Fuj, ale okropne. Nie patrz się. Stój tam i nie podglądaj. Co ona to robi? Co? Wessany szpik. Ciekawe. A w brzuch. Zobaczmy. O, coś wyżarło mu wątrobę. Ble, czemu mu grzebiesz w brzuchu? Zobacz lepiej, czy masz zawiązane sznurowadła. Wygląda na to, że mała nie zmyśliła tego króla wilków. To wilkołak. Co mu się stało? Miał wypadek. Akurat. Król wilków go dopadł. Kiedy dzieci stały się takie przemądrzałe? Właśnie. A co zrobimy, jak nas dopadnie? Zabijemy go. Dobre pytanie. Nie mam srebra, ale mogę zrobić olej. Olej? Taki z rzepaku? Nie. Taki bardzo specjalny olej. Z psiego smalcu, tojadu, blakotu i wilczej wątroby. Po nim króla wilków będzie bardzo, bardzo bolało. Oja, ale jesteś mądra. Skąd znasz takie rzeczy? Tatko cię nauczył? Nie, nie tatko. Wujek. Wujek Wesemir. Zbierz liście blekotu. Dobra. Tu coś mam. Co otrzymano? A, to ja, to okej. Czekaj, ej, Małgosiu, czekaj. Jemioła. Ale mi jemioła nie jest potrzebna przede wszystkim. Myśl o tym. Wilki, słyszysz? Schowaj się. Obrażenia krytyczne, święty 4, ja pierdzielę. Pięknie, dobra. Dobra. Rodzice poszukaj. Dzieci już ich nie ma, możesz wejść. Ale je pocięłaś. Liście blekotu. Jemioła, ale po co mi jemioła, jak chcę tego zebrać? To jad mam. Dobra, mam. Zbierz tojad jeszcze, ta? Dobra, gdzie ten tojad jest? Tak mniej więcej, tutaj chyba. Nie, tu jest jemioła znowu. What the fuck, gdzie jest tojad? Tu coś jeszcze mamy. Zaraz. Nie, nie będę szedł już tam, nie opłaca mi się. To jeszcze zostało mi co do zbierania? Tojad, tak? Okej, dobra. Tu coś mamy pewnie. Mam. Fajnie. No dobra, mam już wszystko. Teraz trzeba znaleźć jakieś miejsce, gdzie rozpalę ogień i spokojnie zrobię olej. Ej, co robisz? Smarowidło na miecz. No, zobaczymy, czy receptury wujka Wesemira nadal działają. Niedługo go spotkamy. Już! Już zrobiła. Szybko zrobiła, powiem wam, ten. Jak to się nazywa? Ten olej, co nie na, na miecz. Aha, tu coś. A my tu byliśmy już, co nie? Tak, my tu byliśmy już, fajnie. No chodź, chodź Małgosiu, chodź. Zaprowadzę cię do domku. Jeżeli damy radę. Ale nie, przecież damy radę, co nie? My tacy nie będziemy chamliwy, że zostawimy ją, wiecie, tutaj albo gdzieś. Ale powiem, że kurde, te włosy jej się nie zmieniły w ogóle od tych dziecinnych lat, co nie? Tej Ciri właśnie. Kurde. Tędy, przez jaskinię. Dobra. Doprowadź. Właśnie, po co ja kurde idę pierwszy? Czy można powiedzieć w osobie żeńskiej? Po co ja idę pierwsza? Jak ona idzie, to nie ta Małgosia. No idź. Tu ciemno. Boisz się? A ty? Nie. To ja też nie. To ja też nie. Oho. Mm,
Szur! Król wilków, teraz mi wierzysz? No, oczywiście, że... Schowaj się. To jest takie kurde! Serio? Serio, to takie... Łatwe ależ było. Ależ udała popalić. Nigdy czegoś takiego nie widział. Mała, chodź, możesz wyjść. Masz w domu jakieś bandaże, coś do odkażenia? Trochę mnie poharatał. Ja to nie, ale mój pan to potężny człowiek, na pewno ci pomoże. Może nawet jaką nagrodę da za ubicie wilkołaka. O! No dobra, prowadź do swojego pana. Właśnie, prowadź. Prowadź. Człowieczku. O, już? Wow, szybko powiem wam. Szybko nas doprowadził. Kurde, nie minęło nawet sekundy, już kadstenka i o, już najadła się Ciri. Napiła się. Ale kurde, głodni są jak nie wiem co. Się tu przyprowadzili, przecież to nie jest moja córka. A ta druga? Żadna, kurwa! Chyba potrafię rozpoznać własną córkę. Ale ta starsza może i nie wasza, ale całkiem podobna. Nie? To jak? Panie, nagroda będzie? Ja ci kurwa dam nagrodę. Do... Dalaj mi stąd, zanim zęb kosztuje! Dobre, zanim psem cię postuję. Dobre. No, jak tam, dobry gulasz? Bardzo. Dziękujemy, nie jadłam nic od... Widzę. No, cieszę się, że smakuje. Jak się posilicie, macie przygotowaną kąpiel, no. I chyba się prześpicie, co? Małgosia na zapiecku, a dla ciebie każę przygotować pokój gościnny naprzeciw kuchni. Dziękuję, ja... Jedz spokojnie. Pogadamy, jak odpoczniecie. Ładowanie. Przykazałem ludziom, żeby mieli nad nią pieczę i zostawiłem ją, żeby odpoczęła. No i? No to już temat na całkiem inną rozmowę. Rozumiem, że chcesz przehandlować te informacje. Bystry jesteś. Współczuję ci z powodu twojej zguby, ale tak się składa, że moja córka i żona zaginęły. Mhm. Posłuchaj. Proponuję układ. Znajdź moich bliskich, a powiem ci wszystko, co wiem o dziewczynie, której szukasz. No, Ciri, no dobra. No nie wiem. A co jeśli odmówię, bo po prostu nie chcę ci pomóc? Chcesz się na mnie wypiąć? Proszę kurwa bardzo, ale wtedy ja wypnę się na ciebie i co będzie? Dwie... Myśl... Kiedy ostat... Przepadły po ostatnim noju, jakby je amba wzięła. Jak to przepadły? No, normalnie. Obudziłem się rano, a ich nie było. Poszli se! To ciągle za mało. Mogę obejrzeć ci w pokoje? Po co? Może znajdę tam jakieś ślady. Nikt obcy nie będzie grzebał w ich rzeczach. Chcesz, żebym je znalazł, czy nie? Chcę. No to pozwól mi przeszukać. No, pozwól mi przeszukać. Nie będzie, ale pójdę z tobą. I tak muszę otworzyć ci drzwi. Chodź ty. Jak on mówił? Henryk? On się nazywa? Zaraz, bo... Za bardzo już nie wiem, jak on się w ogóle nazywa przede wszystkim, zaraz. H, znaczy G. Zaraz, Cyrilla Anna. Aha. On się nazywa, jak on się nazywa? Zaraz. Jaskier, zobaczymy kiedy go spotkamy. Jaskra.
Keira, to już wiem, która to chwały baronu się nazywa. Filip, a nie Henryk, sorry. Wybaczcie. Wiecie, pomyliłem się. Kuchta, co to jest w ogóle? Aha, to jest ta wiedźma! Beka z niej. A właśnie. Co tacy, właśnie taki sam... O, na przykład, czekaj, gdzie on jest gościu? Emhyrs, nie? Zobaczcie. Co nie? Taki, no... Kogoś przypomina, co nie? Eredin to jest... Aha, to jest ten król, dobra. Znaczy ten dziki gon, znaczy. A zobaczcie jeszcze na tego. Widzicie? Podobni są praktycznie do niego. Szepciucha. Tajemniczy elf. Tamara to jest córka, to jeszcze jej nie poznałem. Triss. Wezemir i Yennefer z Wengenbergu, tak? Dobra, no idziemy za tym, za baronem. Idź za baronem, no idź. No nie zamykaj drzwi. Moja córeczka, gdy była mała, bardzo lubiła zwierzęta. Tak? Kiedyś zobaczyła na ścianie poroże jelenia i wiesz, o co zapytała? Pojęcia nie mam. A ten jeleń ma pupę za ścianą? Rozumiesz? Tak, rozumiem. Co? Zadanie poboczne? Pokój Ciri? What? Dziwne. No dobra. Jeśli ktoś zrobi jej krzywdę, obedrę skurwysyna ze skóry. No otwieraj to. To tutaj. Kurwa, znowu się zacięły. To nasza sypialnia. A tam jest pokój Tamary. No dobra. Tylko nie rób bajzlu. Czy ja robię bajzy? Zostały wszystko tak, jak zostawiły. Zbadaj. Świeże kwiaty. Jakby miał nadzieję, że mogą wrócić w każdej chwili. A sobie pozbieram wszystko. A co tam? Dobra. Co tu jeszcze jest? Nic nie ma? To tu już było. O, tu coś mamy. Tu coś mamy, jakieś czerwieniutkie. Ściana ma inny kolor. Jakby jeszcze niedawno coś tu wisiało. Może tamten obraz? Wielkością pasuje. Ściana ma inny kolor. Jakby jeszcze niedawno coś tu dobra. Wisiało. Może tamten obraz? Wielkością pasuje. Drewniany świecznik. Ma ułamaną nogę. Zaraz, teraz tak. Dobra, to chyba przeszukałem ten cały pokój, tak mi się wydaje. A tu coś jeszcze jest. Jakbym ja tego nie zobaczył, what the fuck? Baron i jego żona. Wyglądają na szczęście. A tu? Ktoś zasłonił dziurę w ścianie. Ciekawe, co jest po drugiej stronie. Właśnie. Szafa. Tajemnicza szafa, co nie? Aha. Dobra. Zbadaj właśnie. To jakaś szafa jest. O, to ciekawe. Ten kawałek drewna wygląda jak łamana noga tamtego świecznika. To nie może być przypadek. Może doszło tu do walki. Poszukam śladów. Właśnie. O, jest reszta świecznika. I plamy po winie. Ktoś rozbił butelkę. Evrelus Stusson. Dobry rocznik. Długo nie wietrzeje. Ciekawe, dokąd prowadzi ślad. Co to było? What the fuck? No idź. Co jest? Ej, jak ja mam tam wejść? Co? Jak ja mam tam wejść? Oglądasz ten pokój czy nie? No już obejrzałem, tylko chcę ten drugi. Aha. Fajnie. Zaraz.
Tu coś. Jak chcesz, ja dzisiaj już to obejrzałem, co nie, ale... Może coś jeszcze nie... Nic, może coś przeoczyłem tutaj, ale nie chyba. Dziwne. Bardzo dziwne. Aha. No dobra, kurde, weź obeczkę stąd. No ludzie. Bez przesady już, sobeczko, no ludzie, ja pierdzielę. Zara, może to... Cholera, trap się urywa. Chyba, że coś tu jeszcze znajdę. Co to było? Dobra, może tu coś znajdę? To chyba ten pokój mi się wydaje, na pewno, tak. Aha, chyba tak. No na pewno, że tak. Ale kto wie. Zadanie Nilgarczyków. Ale tu nic nie ma. A może tutaj jeszcze na dole? Ale nie chyba. Oho, tu coś mamy. Właśnie. Ale nie, może tu... Może wyprowadzimy po krakę. Po kraka chyba śpi. Tu też nic nie ma. Tak za bardzo. Trochę dziwne to. Trochę dziwne to jest. Tutaj coś może być? Nie, tu nic nie ma tak za bardzo. Nie, nie, nie. A więc o, tu nocowała Ciri. Tu coś jest. Ciri musiała nosić te ubrania, kiedy tu była. Wygląda na to, że wyjechała w pośpiechu. Podnieś. Niejasna natura klątw. Lydia van Bredevoort. Skąd Ciri wzięła coś takiego? Właśnie. Podnieś. Łączek? Ciri się raczej nim nie bawiła, ale Małgosia to co innego. Czuję tę niejasną naturę klątw. Dobra, teraz trzeba iść tu? Czyżby tu? Tutaj? Ty jesteś Małgosia? Ja, a ty jesteś Geralt. Skąd wiesz? Bo masz białe włosy i medalion z wilki. Co? Ciri mi powiedziała. Serio? Ja pierdzielę, serio? O właśnie. Rozmawiałaś trochę z Ciri. Prawda. Mówiła na przykład, dokąd się wybiera, albo czego tu szuka? Mówiła, że szuka ciebie i czarodziejki. Ale ty jesteś tutaj, to chyba cię nie znalazła. No, ale może przynajmniej pomogła temu swojemu... O właśnie. Ciri chciała pomóc jakiemuś przyjacielowi? Wiesz jakiemu? No jak to jakiemu? Jej przyjacielowi. Powiedziała, że jest tarapata i ona musi go uratować. Poznajesz to? O ja, mój bączek! Mój bączek. Właśnie. Twój Ciri. Jest twój? Ciri mi go wystrugała, jak mi kiedyś było smutno. Bawiłyśmy... Nie wiesz, gdzie jest... Nie, któregoś dnia jak przyszłam do niej ze śniadaniem, to już jej nie było. Baron powiedział, że wyjechała. Nie pytałaś dokąd? Ale Ciri zostawiła mi... Jaki? O, taki zielony kamyk. No, no, ładny prezent. Schowaj go głęboko i nie pokazuj nikomu, jest wiele wart. Dzięki, miłej zabawy. Ja się nie ba... No dobra. Tu już nic nie ma żadnych, czekajcie, bo tu zaraz, bo tu tyle, kurde, tych misji jest, że... Wow, dużo. Tutaj ten pokój mam przeszukać teraz? What the fuck? What? Trochę dziwne. Zaraz.
Zaraz, bo ja nie wiem już, kurde, co ja mam wziąć. Co ja, jaki mam pokój przeszukać w ogóle? Bo już się pogubiłem z tym wszystkim. O, tu coś. Świerczyna. Do tego okazana dymem jałowca. Wygląda jak ludowy talizman ochronny. Ciekawe, przed czym miał chronić. Chyba nie ma tu więcej nic ciekawego. O właśnie, porozmawiaj z baronem, dobra. Okej, rozmawiaj. Się już. No, oczywiście. Poznajesz ten talizman? Tak. Tak. Aneczka nosiła go ostatnio. Wiesz, skąd go miała? Pojęcia nie ma. Nie ma tu gdzieś w okolicy jakiejś czarownicy albo guślarki? Guślarz jest. Stary dziwak mieszka pod Konarami. No i jeszcze czarownica mieszka w Podgajach, ale o niej niewiele wiem, bo się niedawno sprowadziła. Jeśli Aneczka miała do kogoś chodzić, to raczej do guślarza, a nie do tej czarownicy. Bo nie ufała obcym. O właśnie. Muszę sobie uciąć pogawędkę z tym guślarzem. Żebyś się nie zdziwił. Z nim się ledwo da dogadać. Powiadają, że w młodości zabił własnego ojca siekierą i wtedy zbzikował. Podobno widzi duchy i pierdoli się z kozą. Nie obchodzi mnie jego życie osobiste. Chcę tylko zapytać o talizmę. Ja pierdzielę, serio? Dobrze, moi drodzy, ale to dopiero w kolejnym odcinku i poziom 6. Wow, dobrze, moi drodzy, widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Cześć!